Cześć, witam was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie grillowana karkówka na chlebkach pita. Do tego zrobimy surówkę z białej, z czerwonej kapusty i sos taki bardzo przypominający tzatziki. A więc zaczynamy, bo musimy zrobić najpierw marynatę, zamarynować mięso, przygotować sobie produkty i dopiero wyjdziemy na zewnątrz i tam będziemy grillowali. Dobra, pierwsze co, marynata. Poprzekrajam cebulę na mniejsze kawałki, lepiej będzie się mieliło. Cebula jest już w maszynie. Teraz wrzucę dwa ząbki czosnku. Tutaj mam 250 ml maślanki. Wleję trochę oliwy. Tutaj mam jedną cytrynę. Oczywiście ją najpierw rozmasuję i wycisnę z niej sok. Uważajmy, żebyśmy pestek tam nie wrzucili. Oczywiście musimy wrzucić sól. Wrzucam dwie pełne łyżeczki. Oczywiście pieprz świeżo roztarty w moździerzu. Dwie łyżki koncentratu pomidorowego. I to by było na razie na tyle. W trakcie blendowania dosypię jeszcze trochę czerwonej papryki. Teraz sypię pół łyżki czerwonej ostrej papryki. Marynata musi mieć charakter. No to bierzemy się teraz za samą karkówkę. Zobaczcie, to ona ma chyba 2,5 kg. Kroję ją w plastry i delikatnie potraktuję tłuczkiem do mięsa. Przyda się kawałek folii. I lecimy z tymi schabowymi. Myślę, że tak wystarczy. Coś jak na takiego schabowego. Teraz wlewam marynatę. I dokładnie wszystko wmasowuję. Mięso wkładam do lodówki na minimum 2 godziny, a najlepiej jakbyśmy poczekali sobie całą noc. Mięso w lodówce się marynuje, a my w tym czasie przygotujemy sos. Biorę jednego takiego dużego ogórka, odcinam końcóweczkę, jedną, drugą i ścieram na tarce. Oczywiście na grubych oczkach. Teraz ogórka posypię solą. I tak zostawię na jakieś 10 minut. Chodzi o to, żeby ogórek puścił jak najwięcej płynu. Ogórek swoje odstał, więc teraz musimy odcisnąć z niego wodę i od razu włożymy go do greckiego jogurtu.
wetrę jeden ząbek czosnku. Wymieszam i za chwileczkę jeszcze przyprawimy i wkroimy trochę świeżej mięty. Mięta pięknie pachnie. Od razu wsypię trochę pieprzu. Wleję oliwę. Jeżeli uważamy, że jogurt jest dla nas za kwaśny, możemy dodać szczyptę cukru. I również sos wkładam do lodówki. Mięso zamarynowane, sos zrobiony, więc zostało nam zrobić ciasto na placki. W misce mam 600 g pszennej mąki. I teraz tak. W dzbanku mam letnią wodę. Wrzucam 15 g świeżych drożdży. Wsypuję pół łyżki cukru i kilka łyżek mąki. Dokładnie mieszam. Starter zostawiam na jakieś 15 minut, żeby wystartował i zaczniemy robić ciasto. W garnuszku drożdże zaczęły się pienić. To znak, że już wystartowały i możemy przelać to do mąki i wyrobić ciasto. Aha, wody miałem 375 ml. Jak już ciasto będzie takie, wiecie, lekko zagniecione, możemy dolać kilka łyżek oliwy. Wyrabiamy ciasto do momentu, aż stanie się bardzo elastyczne i jednolite przede wszystkim. Gotowe. Ciasto przekładam z powrotem do miski, przykryję ściereczką i zostawię na jakieś 1,5 godziny do wyrośnięcia. Akurat wszystko będzie gotowe. Mięso przejdzie marynatą, sos również się poprzegryza i ciasto będzie gotowe do wypiekania placków. A więc do zobaczenia przy grillu. No i jestem przy grillowisku. A więc zobaczcie, ciasto jak fajnie wyrosło. Mało nie wyjdzie mi z miski. Mięso również jest już gotowe do grillowania, więc zaczynajmy. Pamiętajmy, żeby róż był dobrze rozgrzany. No i jak już jest mięso tak wyłożone, możemy na chwilę przymknąć pokrywę i pokroić dwa rodzaje kapusty, pomidory, żeby zrobić taką bardzo prostą, wręcz pierwotną surówkę. Powiedzmy, że wezmę połowę czerwonej i połowę białej. To jest kapusta stożkowa. Teraz ją trochę posolę i wygniotę. Ale najpierw zajrzę do mięsa. Możemy już je delikatnie poodwracać. Zamykam pokrywę ponownie i czekamy. Po prostu do momentu, aż karkówka będzie soczysta i mięciutka. I możemy wygniatać kapustę. Myślę, że tak będzie wystarczająco. Teraz wkroję 4 pomidory.
pomidory pokrojone. Więc teraz tak, solić już nie będę, tylko wsypię trochę pieprzu. Oczywiście pieprz czarny, świeżo roztarty w moździerzu. I wleję trochę oliwy. I to wszystko. Delikatnie przemieszam. No i do mojej surówki zapomniałem dodać szpinaku, ale jeszcze nic straconego. Więc dodaję teraz. Zdarza się, prawda? Szpinak jest bardzo ważny. On nam tutaj nada, wiecie, świeżości i koloru. Teraz mogę powiedzieć, że moja surówka jest gotowa. Mięso jest już gotowe, więc wyłożę je teraz na talerz i przykryję. Zobaczcie, jak się fajnie zrumieniło. Przykryję teraz folią aluminiową, żeby sobie doszło. Zrobi się bardzo delikatne. Położę taką żeliwną płytę, żebyśmy mogli smażyć placki i ją rozgrzeję. Patrzcie, jaka się piłka zrobiła. I o to chodzi. I podzielę na 4 placki. Mniej więcej coś takiego. Trzy sztuki włożę z powrotem do miski, przykryję folią, żeby nie wyschły. A z tego jednego zrobię kawał pięknego placka. Myślę, że tak rozwałkowany wystarczy. I kładziemy go na rozgrzaną płytę. Placek będzie się piekł dosłownie kilka chwil. On musi się zrumienić z jednej. Przełożymy go na drugą stronę, również się zrumieni i będziemy podawali. A te kolejne placki już sobie zrobię poza kadrem. Ono sobie pod folią doszło. Jeszcze jest ciepłe, jak widać. Kładziemy jedno na drugim. Spójrzcie, jaka karkóweczka jest mięciutka. Oczywiście, jeżeli nie będziemy tego robili od razu, a zostanie nam na przykład mięsa, to później można położyć sobie, wiecie, na jakiejś blasce i po prostu podpiec. Sprawdźmy placek. Myślę, że już będzie. No i teraz tak, bierzemy sos. Nałożę trochę mięsa. Na mięso położę surówkę. I teraz wezmę ziemniaczane, zwykłe chipsy, bez żadnych tam smaków. Żeby coś chrupnęło, to zamiast frytek. I voilà,
i to jest gotowe. I jak można wykorzystać właśnie grillowanie. Nie musi być to tylko kiełbasa czy same mięso z chlebem. Można zrobić coś tak pysznego. A jem to w ten sposób. Po prostu pychota. Wow. Chrupie. Jest delikatnie pikantne. Mięso idealne. Po prostu cała gama smaków. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego. A tą resztę, tak jak wspominałem, upiekę poza kadrem.